Kamil Stoch może wszystko. 10 razy wygrywał w letnim Grand Prix. Wygrał tutaj przed rokiem. Wczoraj zwłaszcza ten drugi skok 134,5 metra był kapitalny. Kamil Stoch teraz, aby objąć prowadzenie, musiałby skoczyć właśnie 134 metry. A skacze, skacze mniej więcej tyle, co przed chwilą Piotrek Żyła. Może pół metra bliżej. Piotr 127, a Kamil 124,5. No, to jednak bliżej o 2,5 metra. 124,5 metra, odjęcie 2,9 punktu. Może nie być Kamila Stocha w pierwszej dziesiątce w tej sytuacji. Noty wprawdzie wysokie, 18, 18,5 punktu, ale zabrakło odległości. 14 zatem Kamil Stoch, czyli Dawid Kubacki, najlepszy z naszych, na czwartym miejscu. Kamil 14.